Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 25. Średnia arytmetyczna ceny 6 akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za 5 z tych akcji zapłacono 2300. Cena 6 akcji jest równa. Co to jest średnia arytmetyczna? Żeby policzyć średnią arytmetyczną ocen, na przykład, ja mamy 5 ocen, powiedzmy, albo 6 ocen. Myśmy mieli, powiedzmy, no, lacza złapaliśmy, a później dwójkę złapaliśmy, później coraz lepiej poszło, bo się więcej matmy uczyliśmy, trójkę, czwórkę i na końcu mieliśmy piątkę i jeszcze wpadła szóstka. No to jaką mamy średnią z tych ocen? No to co robimy, żeby policzyć średnią? Dodajemy te elementy, czyli mamy 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. I dzielimy przez ilość elementów, czyli przez 6. Co nam wyjdzie? 1 plus 2 to 3, plus 3 to 6, plus 4 to 10, plus 5, 15, plus 6, 21. Przez 6 wychodzi nam 21 szóstych, czyli to będzie 3,5. Średnio, nasza średnia ocena to jest 3,5. Jak to ma się do zadania? Zobaczmy, średnia arytmetyczna ceny 6 akcji na giełdzie jest równa 500 zł, czyli 500 to jest nasza średnia. I co to jest to 500? Za 5 z tych akcji zapłacono 2300, czyli to jest 2300, jak sumujemy pierwsze 5 akcji, dodać jakąś szóstą akcję, której ceny nie znamy. Czyli mamy 5 akcji, które za 5 z nich zapłacono 2300, czyli tak jakby po sumowaniu 5 początkowych elementów mamy 2300, a szóstej akcji nie znamy, czyli wstawiamy x. No i dzielimy przez liczbę akcji, czyli przez 6. No i na tej podstawie mamy znaleźć x. To co? Najpierw pomnóżmy sobie przez 6, żeby usunąć z mianownika szóstkę, czyli będę miał wtedy 2300, dodać x daje nam 500. 500 razy 6, czyli przepraszam, 3000, bo nie po prawą stronę też mnożymy przez 6. Czyli x to będzie 3000 odjąć 2300, czyli nasz x to będzie 700. Nasz x to będzie 700, no i mamy odpowiedź D, 700. To jest cena szóstej akcji. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mu proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mister Ciupi.